Cześć, z tej strony Marek. Witam Was w kolejnym tygodniu z kolejnym odcinkiem. A dzisiaj myślę, że będzie ciekawie. Zdradzę Wam kilka takich fajnych trików, jak zrobić, żeby Wasz dom wyglądał bardziej ekskluzywnie, bardziej elegancko, tak no drożej wykończony, niż w rzeczywistości wydaliście na to pieniądze. Bo chcę Wam podpowiedzieć w ten sposób, że nie robicie remontu, tylko po prostu upiększacie trochę ten dom i dzięki temu on wygląda no ciekawiej, ładniej. To nie jest tak, że to co powiem, to nie będziecie musieli wydać na to pieniędzy w ogóle, chociaż w trzech przypadkach tak będzie. Po prostu no, to będą groszowe sprawy lub wcale. Ale każdą złotówkę, którą tu wydacie na to, no będzie tego warta. Aby Twój dom wyglądał na bardziej elegancki, taki ekskluzywny, no tak naprawdę nie potrzeba za dużo pieniędzy. No może trochę kreatywności, trochę sprytu, no kilka wskazówek z tego mojego filmu i sam zobaczysz, że można zrobić coś tak naprawdę ciekawego, co przykuje wzrok, uwagę, ktoś wejdzie i powie: ładnie, fajnie to zrobiłeś. Jak? Ile kasy wydałeś? A tu się okazuje, że tak naprawdę nie za dużo. Na końcu odcinka mam dla Was wyzwanie. Jestem bardzo ciekawy, kto się podejmie tego wyzwania i efektów tego wyzwania. Wierzę, że się pochwalicie. Wy też, jeżeli chcecie coś zrobić dla mnie, dla mojego kanału, aby on się rozwijał, to bardzo Cię proszę, naciśnij dzwoneczek, przycisk subskrybuj, daj tą łapkę w górę, aby widział, że warto nagrywać dalej takie odcinki. Ok, zaczynamy. Zacznę od elementu, który bardzo lubię, jak jest ku temu możliwość, klienci tego sobie życzą, jest taki styl, to stosuję, ale to kosztuje tak naprawdę z tej całej puli, którą dzisiaj powiem, najwięcej. Nie są to jakieś duże pieniądze, ale najwięcej. Chodzi mi tutaj o sztukaterię i przy okazji powiem o błazerii angielskiej, ponieważ te elementy, jeżeli zastosujemy na ścianie, automatycznie robią wrażenie bardziej takich eleganckich, bardziej takich wytwornych. Dom automatycznie się zmienia. I tak jak mówię, nie musi to kosztować dużo, bo sztukateria naprawdę kupimy za 300-400 zł listew, sami możemy zamontować przecież i już naprawdę jest efekt. Błazeria angielska w zależności, ale koło 100 zł za metr bieżący zapłacimy. Tylko my nie musimy przecież mieć wszystkich ścian w całym domu, mieszkaniu zrobione w takiej błazerii. Wystarczy jedna, dwie ściany i już jest fajnie. Słuchajcie, jeżeli damy sztukaterię czy taką błazerię, możemy pomalować w kontrastowy sposób taką ścianę i już jest efekt. Inaczej, mamy sztukaterię, możemy dać w środek na przykład tapetę. Jest ładnie, możemy to podświetlić. Możemy środek takiej sztukaterii pomalować na inny kolor i naprawdę efekt murowany tak naprawdę za niewielkie pieniądze. Warto się nad tym zastanowić. Może trochę inwencji własnej wykazać, żeby wziąć klej montażowy, samemu przykleić te listewki, jeżeli nie chcemy płacić za taką usługę. A nasze mieszkanie naprawdę 10 stopni do góry pójdzie, jeżeli chodzi o elegancję. Drugi element, który na 100% też wpłynie bardziej elegancko na Wasze mieszkanie, to tapeta. Ja wiem, że tapeta no na pewno jest droższa niż farba, ale to no, farba będzie najtańsza ogólnie, tak? Ale to nie są jakieś wielkie pieniądze. W zależności, bo wiadomo, może być rolka, gdzie kosztuje kilkaset złotych, ale może być taka, gdzie kosztuje kilkadziesiąt złotych. Szukajcie, kombinujcie, bo są naprawdę ładne tapety, gdzie wyprzedają firmy i możecie kupić naprawdę drogą, fajną tapetę za niewielkie pieniądze. Tak jak wspomniałem, możemy zrobić taką tapetę w sztukaterii. Wystarczy przecież, że zrobimy tylko jedną ścianę w pomieszczeniu i już jest taki efekt. Każda tkanina, każdy materiał, każda struktura daje nam taki efekt no, ekskluzywności. I tutaj, jeżeli ta tapeta jest naprawdę fajna, ona może być czy stonowana, czy kolorowa, czy tak popularne teraz wzory kwiatowe, no popularne już jakiś czas zresztą, możemy wydać na to 500 zł, 700 zł i stworzyć całkowicie inny pokój. Jeżeli macie pustą ścianę,
i chcecie na nowo pomalować ją na biały, szary kolor, zastanówcie się, czy nie warto jednak wydać tych kilkaset złotych i zamontować się, przykleić taką tapetę. A teraz Wam powiem o takim triku, który bardzo często stosuję, szczególnie w dekoratorstwie. Tak naprawdę u siebie w domu zawsze też to mam. A chodzi mi o świeże kwiaty. Słuchajcie, wiecie, jak to fajnie wpływa na środowisko, na takie uczucie, jeżeli jesteśmy w takim pomieszczeniu, gdzie są świeże kwiaty. Tak naprawdę nie kosztuje nas to nic albo prawie nic. No, w zimę kupuję raz na tydzień bukiet tulipanów, kosztuje mnie to powiedzmy 10 zł. W lato akurat ja mam swoje ogrody, swój ogród i swoje kwiaty, tak więc nie kosztuje to już nic. A automatycznie sprawia nam to po prostu przyjemność. Najlepiej w dwóch miejscach, w ładnym wazonie postawić takie kwiaty. Ja akurat lubię tulipany, może ktoś lubi inne róże, inne kwiaty. I na pewno na 100% podniesie prestiż takiego miejsca. To jest prosty zabieg w dekoratorstwie, ale zobaczcie, w programach telewizyjnych takie kwiaty zawsze stoją. No a dlaczego? No bo my już mamy od razu taki odbiór, wow, fajnie, ciekawie. Jeszcze tak jak mówię, jeżeli jest ładny wazon, od razu wzrok nam przykuwa ten wazon z tymi kwiatami. Zastosujcie, spróbujcie, a sami się przekonacie. Czwarty punkt, na który no niestety będziemy musieli troszkę pieniędzy wydać, ale mało, naprawdę niedużo, to obrazy w domu. Uwielbiam obrazy. Powiem Wam, uwielbiam obrazy, jeżeli chodzi o dekoratorstwo. Jeżeli damy, zależy się od stylu, abstrakcję, w klasycznych wnętrzach możemy dać pejzaże, to naprawdę automatycznie zrobi się bardziej ekskluzywnie, bardziej elegancko. Przede wszystkim, jeżeli zastosujemy obrazy duże, jeżeli uda nam się postawić obraz, nie zawsze jest miejsce, tak? Zazwyczaj one wiszą, ale jeżeli uda nam się postawić go, nieraz w ładnej ramie, ta rama nieraz może kosztować niestety więcej niż ten obraz, bo obrazy teraz nie kosztują dużo. No oczywiście, no są różne, to wiemy dobrze, że sztuka potrafi kosztować i miliony, ale jeżeli poszukacie sobie na Facebooku, a na pewno znajdziecie mnóstwo młodych, zdolnych malarzy, nieraz studentów, ale no niekoniecznie, po prostu obrazy, które czasem widzieliście u mnie na odcinkach, były namalowane za 400 czy 500 zł. Słuchajcie, to nie jest wydatek jakiś bardzo duży. Możecie kupić sobie w jednym miesiącu jeden, w drugim miesiącu drugi. A tak jak wspomniałem, obraz sprawia to, że od razu dane pomieszczenie, dany dom wygląda na drogo urządzony. A nie zawsze tak musi być. Do obrazów podepnę jeszcze jedną sprawę, dokładnie lustro. Bo lustro w ładnej ramie, stojące lustro, taki sam efekt uzyska. Wiemy, że przy małych pomieszczeniach też lustra powinny być stosowane i tu warto właśnie coś takiego zrobić. Czy obraz, czy lustro. Kolejny punkt, na który na 100% nie wydacie żadnych pieniędzy, trochę swojej pracy, to porządek. Ja wiem, ale słuchajcie, jeżeli macie nastawianych w łazience flakonów, flakoników, butelek, szamponów i tak dalej, w kuchni tu mydło, to jakiś płyn do mycia naczyń, zabawki dzieci porozrzucane. Ja wiem, chodzić, sprzątać te zabawki, ale jeżeli posprzątacie, jeżeli zrobicie porządek w domu, w mieszkaniu, od razu zrobi się przyjemniej. To tak jak wspomniałem, ten zabieg nic nas nie kosztuje, no tylko trzeba się zmusić, pójść i zrobić. Też tego nie lubię, ale tak samo nie lubię nadepnąć na klocek Lego i no niestety sprzątamy to. Taki porządek sprawia, że jest zdecydowanie bardziej elegancko. Tu też dodam pewien taki trik, który warto zastosować, bo ja wiem, że w łazienkach często macie szampony, bo musicie mieć szampony, mydła i tak dalej i niestety nie macie gdzie ich pochować, to warto poprzelewać do takich samych flakoników, kupić w sklepie wszystko po 4 zł, powiedzmy, zwykłe flakoniki. Poprzelewać tam szampony, mydła, ładnie opisać, co to jest i zdecydowanie dzięki temu zrobi się bardziej przejrzyście
i bardziej czysto oczywiście, no i ładniej. To jest tak naprawdę, kosztuje nas parę złotych, no bo takich flakoników kupimy, no nie wiem, 5, 10, w zależności kto ile tego ma, ale nie więcej. No to ile wydamy na to? No niech będzie, że wydamy na to 50 zł, 100 zł, max. A od razu jest lepiej. W IKEA macie różne pojemniki. Wystarczy pochodzić, poszukać, na pewno coś znajdziecie dla siebie takiego, co Wam się będzie podobało i będzie pasowało, wkomponuje się idealnie do Waszych pomieszczeń. Teraz chodźmy do sypialni. Zauważyliście, że w hotelach zawsze jest, jak się wejdzie, efekt taki wow, takie elegancko jest, ale jak to jest zrobione? Tutaj też nie wydacie ani złotówki tak naprawdę. Jest zastosowany jeden prosty trik. Jest ładnie, gładziutko pościelona pościel, pierwsza. Druga kołdra jest nałożona i zwinięta. Do tego często są poduszki ładnie poukładane, jaśki, które mogą być w kontrastowych kolorach do kołdry i do narzuty. Albo inaczej, zawsze śnieżno-biała kołdra sprawia idealne wrażenie. Do tego zrobić narzutę właśnie zwiniętą w jakimś kolorze kontrastowym i do tego dać tylko jaśki takie, w takim samym kolorze. Efekt gwarantowany. No dlaczego na całym świecie w hotelach takie coś stosują? Bo sprawia to efekt ekskluzywności. I jeszcze jedno, jeżeli ktoś chce, aby jego dom, mieszkanie wyglądał na to, żeby został urządzony drogo, to jeżeli jest taki elegancki, to też jest fajny sposób, żeby takie wrażenie sprawiało. O co mi chodzi? O zasłony. Tak jak wspomniałem, tekstylia, materiał sprawia właśnie takie wrażenie, że jest przyjemniej w domu. Jeżeli powiesimy zasłony, ale uwaga, to nie mogą być byle jak zasłony powieszone. Absolutnie nie mogą być krótkie zasłony. Te zasłony powinny być długie, najlepiej wiszące od samego sufitu, zaraz pod sufitu, a nie nad oknem, tylko spod samego sufitu. Zobaczcie te rysunki. No, najlepiej właśnie zrobić w ten sposób, że mamy karnisz pod sufitem, a nie nad oknem. I ten karnisz, te zasłony zachodzą nam trochę na ścianę. Że nie jest ta zasłona tak wydzielona tylko na samym oknie. Fajnie, jak jest ona do samej podłogi, a nawet jeżeli taki styl lubimy, jeżeli jest lejąca, tak jak kiedyś w pałacach było. No dlaczego? Że leży nam ta zasłona na tej podłodze, jeżeli ta zasłona jeszcze jest grubsza, taka welurowa, no to też musi oczywiście do stylu pasować. To nie jest jakiś wymóg. Dla mnie wymóg jest to, żeby ona była długa do podłogi lub nawet na podłodze, niekoniecznie, że musi być gruba, ale jeżeli jest ona grubsza, to na pewno właśnie sprawia takie wrażenie bardziej ekskluzywnej. Tak jak wspomniałem, wystarczy kilka trików, trzy z nich nie kosztują nic lub prawie nic, a Wasz dom odmieni się zupełnie, całkowicie. Mam dla Was wyzwanie, zróbcie dwie, trzy rzeczy w swoim mieszkaniu, dwie, trzy rzeczy tylko i dajcie mi znać, jaki efekt to przyniosło. Czy Wam się podoba, czy jest tak, jak mówię, czy może się mylę i stwierdzicie, że nie, że niestety nie podziałało to tak na Was, Wasz dom, Wasze mieszkanie nie zmieniło się w ten sposób. Nie wierzę, ale może akurat. Dajcie znać, napiszcie w komentarzu. Także wyzwanie, dwie, trzy rzeczy zmieniacie u siebie w domu, szybko, prosto, stawiacie kwiaty, sprzątacie, zmieniacie zasłony, kupujecie obraz i zobaczymy, jaki efekt będzie. Wiele z pokazanych inspiracji, które dzisiaj zaprezentowałem, znalazłem na Pinterestie. Jeżeli chcecie na spokojnie poprzyglądać sobie te aranżacje, zobaczyć źródło, gdzie je znalazłem, zapraszam Was na mój Pinterest. Link jest podany w opisie. Możecie wejść, kliknąć i pooglądać na nowo te inspiracje. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Wierzę, że te triki, te pomysły Wam się przydadzą, że dzięki temu Wasze wnętrza mieszkania będą ładniejsze, piękniejsze, bardziej ekskluzywne i eleganckie. Jeżeli tak, jeżeli ten odcinek się Wam przyda, to liczę na tą łapkę w górę. Naciśnij przycisk subskrybuj, dzwoneczek. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!